Najnowszym litewskim bestsellerem, który wciąż budzi kontrowersje, jest książka Nasi o udziale Litwinów w Holokauście i licznych mordach, jakich dopuścili się na Żydach. I Litwini, mordercy, byli nasi, i Żydzi byli nasi. To co stało się, że mordowaliśmy sąsiadów? Na Litwie do niedawna o tym się nie mówiło. Owszem, dyskutowali historycy, ale nie uczono o tym w szkole i w szerszej świadomości ten fragment naszej historii nie był znany. Dowiedziałam się, że w mojej rodzinie były osoby, które co prawda nie mordowały Żydów, ale miały swój udział w Holokauście. W innych rodzinach było podobnie, czyli dotyczy to wielu Litwinów. Tymczasem nasi politycy i historycy wciąż boją się tego tematu, boją się mówić o tym głośno i publicznie. Tymczasem w zbrodniach uczestniczyło wielu zwykłych ludzi. Jest to kawał naszej historii, więc dlaczego mamy o tym milczeć? Autorka przyznaje, że wydanie tej książki boleśnie odczuła nawet w swoim najbliższym otoczeniu. Wielu się od niej odwróciło. Pytali, co dobrego mi Żydzi zrobili, że sami zasłużyli na taki los, a słyszałam to od ludzi wykształconych. Cóż w takim razie myślą prości ludzie? Nadal są przekonani, że Żydzi piją krew chrześcijan? Ale młodzież jest inna, bardziej otwarta. Niestety ta książka podzieliła nasze społeczeństwo na dwie części: postępową, szukującą prawdy, i wiejską, ciemną, broniącą swoich przesądów. Litwa się podzieliła, ale może to i dobrze. Dopóki nie nazwiemy po imieniu Żydobójców i całą organizację Zaglady, wszystkich polityków, którzy stali za nią, wszyscy będziemy oskarżani o żydobójstwo. A nie chcę, by mój naród był narodem żydobójców. Musimy rozliczyć tę zbrodnię, by więcej się nie powtórzyła. Zbierając materiały do tej książki, Ruta Vanagaitė dokonała nawet dla siebie wielu straszliwych odkryć. Mordowali zwykli, normalni ludzie, a cała litewska administracja uczestniczyła w tej zbrodni. Jak posłuszne owce realizowaliśmy niemiecki plan. Litewscy żołnierze mordujący Żydów na Białorusi nie mieli nawet butów, materaców, byli zawszeni. Niemcy tak nas poniżali, a my jak owce mordowaliśmy Żydów na ich rozkaz. A chcemy być albo bohaterami, albo ofiarami. Nie chcemy przyznać, że byliśmy kimś innym. Gdy udało się odzyskać niepodległość, zaczęliśmy stawiać na pedestalach nowych bohaterów, naszych partyzantów. Nawet nie interesując się, czym zajmowali się przedtem, czy nie mieli zbrodni na sumieniu. Już ich nazwiskami nazwano ulice, a okazało się, że mordowali Żydów. I co z tym zrobić? Ruta Vanagaitė przyznaje, że nie zajmowała się oddzielnie Polakami, Sowietami czy Cyganami mordowanymi w Ponarach, ale przyznaje, że litewskie bataliony policyjne na Białorusi rozstrzeliwały także Polaków. Na Białorusi mordowali także Litwini. Ogółem wymordowano prawie 15 tysięcy osób i zrobili to obywatele Litwy. Słuck, Kleck, Baranowicze to przecież przedwojenna Polska. Dlatego moja książka jest już tłumaczona na język polski. Jeszcze w tym roku ma się ukazać pod tytułem Nasi. Tape.